Hej, 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 hejano, ham wszystkim. Need for Speed Payback wokół New Haven. Sugeruje mi ta nazwa, że wyścig będzie dość długi, ale zobaczymy, do czego to doprowadzi. Ostatnio rozkminiliśmy, że coś jest nie tak z ich samochodami. No to sobie poupgrade'owałem moją BMW-cę na 393 i zobaczymy, jak to się teraz dla mnie skończy. Pojeździłem parę wyścigów. Utrzymuj się na ostatnim miejscu przez 80 sekund i wygraj. Wow, okej, okay. Spory hajs, ale nie dziękuję. Nie jestem za bardzo fanem takich akcji, aczkolwiek zobaczymy. Wyścig wokół jeziora? A nie nazywacie się kompania ryzykantów? Wybraliśmy ustronne miejsce, żeby przeprowadzić parę testów. Zobaczysz. Aha, okej, okay, dobra, czyli jestem jakimś tym. Jestem jakimś tutaj. No, biorę udział w jakichś testach, o których nie mam nawet zielonego pojęcia. Zobaczymy jeszcze, jak to się dla nas skończy. Tutaj, o Boże, nie! Mac rozkminił ostatnio, że coś jest nie tak z ich samochodami, ponieważ mimo iż ja daję z siebie wszystko i mam dobre auto i w ogóle, to oni mają jakieś tutaj boosty, które sprawiają, że oni wygrywają. Czy to będzie jakiś taki ustawiony wyścig, który ja na przykład przegram? A mimo tego i tak, powiedzmy, jakby pójdę do przodu? Nie wiem, zobaczymy. Jakieś niesamowite drifty tutaj w ogóle zaliczam. Holy shit! Drzewa na trasie, pomocy! Fuck, dobra. Dave tam się wydupcył. A ja tutaj mam strasznie dużo takich hardkorowych zakrętów, na które muszę uważać. Mam nadzieję w ogóle, że to wygram. No bo siara by była, gdybym nie wygrał, ale widzicie, jak tam ktoś zasunął do przodu, Chryste! Pomocy! Nie lubię takich tras, ponieważ to już nie jest kwestia tego, czy dobrze wejdę w zakręt, ponieważ jeżeli nie wejdę dobrze, to wypadam, więc muszę wejść dobrze. A nie! O Boże, dobra. Coś musiało mnie tam oczywiście dowalić. No ale dobra, no spróbujmy. Punkt kontrolny tutaj, tam. Jezus, co za lot! Ile expa ja tutaj w ogóle koszę? To już level. O, nie! Zagopiłem się i spadłem w pizdu. Prawdopodobnie nie żyję w sumie, podchodząc tak realistycznie do tego, co się w tej grze dzieje. Jeszcze 9 km przede mną, co? No nie powiem, jak w ogóle ta trasa wygląda. Tutaj gdzieś. No o nie, drzewo. Hej, aperitu! O, dobrze. Okej, jakoś tam w miarę poszło, ale... Nie podoba mi się ten wyścig, Za dużo ciasnych dziur i miejsc. Dobra, okej. Zaczynam nadganiać. Oni strasznie po prostu latają na zakrętach. Oni nie mają zielonego pojęcia, co ze sobą robią i mamy prowadzenie. Dobrze. No ale hej. Kolega, szef kampanii ryzykantów, powiedział, że oni chcą przetestować parę rzeczy na tym wyścigu. Ponieważ wydaje się być mało hardkorowy, jak na nazwę kompania ryzykantów, to też coś tutaj może być nie tak. Ja się w pewnym stopniu obawiam, że coś może być nie tak, kiedy będę grał finał przeciwko szefowi, który jeżeli wykorzystuje jakąś dziwną technologię w samochodach swojej ekipy... A bo ja w ogóle okrążenia robię. To jest drugie. No dobra. Wyzwanie długi skok, co? Dobra, okej. Okay. Czyli wyzwanie codzienne ukończone, okej. Okay. Ale się rozbijam, Jezus Maria! Nie wiem, czy to jest kwestia tego... O, dziękuję. Jak mam teraz zaupgrade'owany samochód, czy to jest po prostu kwestia terenu, ale... Tracę wyczucie, nie podoba mi się to. No ale zgodnie z zasadą wyścigów terenowych w tej grze, dobrze będę brał zakręty, to wygram. Jeszcze tamtego jakoś lekko zepchnąłem, to nie jest aż tak źle, okej. Więcej tutaj trzeba myśleć nad tymi zakrętami niż w pieprzonym drifcie. O, shit, drzewo, o, ale pięknie to drzewo ograłem. Chociaż, picza oberwała. Dobra, na spokojnie. Bez tutaj szaleństw, troszeczkę ręcznego, ale picza mnie strasznie goni, wytyfy. I patrzcie, to jest... Nie wypruła picza dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio, ale ten pieprzony, kurde, kurz, który mi leci prosto w twarz, na pewno nie pomaga. Dobra, nie walnąć znowu w to drewno. Troszeczkę nitro, aż się stresuję. Zaczynam się stresować, ale to chyba dobrze. O Boże, nie. Ty, dobra, niewidzialne ściany mi pomogły w moim locie. Leć, Adam, leć! Holy shit, dobra, jest okej. Okay. Picza mnie goni, a ten samochód wygląda tak dupianie, a taki mi wpierdol momentami spuszcza. Muszę tylko pamiętać, dokąd ja mam w ogóle jechać. Szkoda, że wtedy mnie tak wywaliło z tej trasy i zresetowało. Może teraz by było lepiej, gdyby nie ten jeden fuck up wtedy, ale dobra. Nie idzie źle na tym zakręcie. Nie! O Jezus, oczywiście, że musiałem w to wpaść. Ale i tak nadal mam prowadzenie, co jest aż dziwne. Nie będę narzekał. 1,39 km. Nie wpadać w drzewa. Podstawowa zasada.
troszeczkę boję się nawet ryzykować z jakimś takim poważniejszym nitro, żeby nie wylecieć gdzieś w pizdu. Manipuluję też autem w powietrzu, ale dobra. Wysunąłem się na prowadzenie w tej chwili, takie dość przyjemne nawet. A więc nie zrobić takiego totalnego fuck upa teraz i będzie dobrze. Mamy metę, dobra, no to nitro i prujemy. Picza mnie próbuje gonić, ale do widzenia. Okej. Będzie dobrze. Pobiłem nawet jakiś tam autologowy czas. Bardzo miło, tiru riru. Jakaś karta, czy to mnie coś upgrade'nie, układ wydechowy? Teraz to już jest walka bonusów i tak dalej. Prędkość czy hamulce? Dobre pytanie. Troszeczkę, no oczywiście, prędkość albo wzrośnie, ale spadnie. Nie, dobra, zachowajmy sobie tą siłę hamowania wysoką. Dobra, wokół New Haven zrobione. Jeszcze dwa wyścigi w tej lidze. Potem ucieczka została, znaczy liga ucieczki, czy tam misje ucieczki. I zobaczymy. Posłuchajmy dialogu. Czekaj, jak to wygląda? Mówisz, że familia udoskonala wam auta? No jasne. Myślisz, że osły z południa tak dobrze prowadzą? Serio, to już przegięcie. Musisz robić swoje, żeby spełniać marzenia. Chyba dobrze mówię, co? Co? Tak. Wszystko, by spełnić marzenia. Właśnie. Mam taki pomysł. Następny wyścig odbędzie się na jednym z moich placów budowy. Wchodzisz? Jasne. Czyżby gościu chciał nas w jakiś sposób wygrzmocić? Okay. Dobrze wiem, że się ładuje w sidła. Ale i tak się na to piszesz. Nie można się cofać. Poza tym, to jest ekscytujące. To najgorszy powód pakowania się w pułapkę, jaki znam. Staram się jak mogę. Do zobaczenia, brachu. Nawet opis tego wyścigu mówi: Holtzman zaprosił bla bla, wydaje mi się, że to pułapka, miej oczy dookoła głowy. No teraz on mówił, że chcą coś przetestować z chłopakami, ale gówno przetestowali. W sensie, nie było momentu, w którym bym powiedział: dobra panowie, kliknijcie ten czerwony przycisk na środku deski rozdzielczej. I oni nagle wtedy boosta dostają kosmicznego. No nie było tak, nie było tak, więc jak to się jeszcze dla nas w ogóle wszystko skończy, zobaczymy, czy ten wyścig na placu budowy naprawdę będzie stanowił jakieś zagrożenie. No a potem mamy pojedynek z samym panem Holtzmanem. I kurde, czemu tak musi być, że jedyny gościu, który wydaje się być w miarę sympatyczny, okazuje się być taki... Jego sympatyzm, powiedzmy, wynika z tego, że chyba wewnętrznie jest jakiś popieprzony, jego priorytety są troszeczkę nie na miejscu. Zobaczmy. Ark Tower, jazda w terenie. Czy to będą okrążenia wokół tego tutaj toru? O, zobaczmy. Odpalmy, autko mam powyżej rekomendacji, więc... O, może będzie okej. Okay. Ty, czy to jest sam on? Co mi się tutaj stanie? W ciągu 2 lat familia będzie mogła się pochwalić największą wieżą w USA. Ale na razie ciesz się wyścigiem. No dobra. Dobra, jedziemy już z Holtzmanem. To jest troszeczkę niespotykane. 4 okrążenia, które dają w sumie 10 km. Chryste, panie. A, widzicie, to jest to, o czym mówiłem przy... Oh shit, przy lidze wyścigów. Mamy tą samą trasę, znaczy tą samą miejscówkę, ale inaczej poukładaną trasę. O, właśnie. Wjeżdżamy teraz... Ała, gdzieś tutaj! Jak mi przydupił, frajer jeden. Okej, dobra, zobaczymy jeszcze, jak to się dla nas skończy. Trasa troszeczkę, widzę, pełna zakrętów. Jeżdżają tutaj w jakiś taki dziwaczny sposób, a jedno okrążenie to składa się chyba z jakichś takich, kurde, dziwacznych tutaj przejazdów. Ała! Dobra, no sporo teraz tracę względem niego, nie podoba mi się to. Tylko, no zobaczę, mam nadzieję, że będę miał jeszcze jakieś okazje, żeby odzyskać zdeczka przewagę, bo jak na razie idzie cienko i muszę jeździć po ziemi, a nie po betonie, chociaż nie jest to aż takie super proste. Dobra, mamy prosto, troszeczkę nitro tutaj oczywiście bardzo chętnie wykorzystam. O, Jesus. O, nie! O, no i przegrałem. Dobra, nie mam już szans na wygranie tego. Gdzie mnie ustawiło? No ustawiło mnie w pizdu za nim. Ja nie wiem, czy jest w ogóle sens, żebym jeszcze nawet próbował. Tutaj mnie jebaniec wyprzedził, bo ja się kompletnie nie spodziewałem, jak ta trasa wygląda. Nie wiedziałem, że tutaj będzie taki zakręt. Chociaż, kurde, dobre drifty mi tutaj wchodzą, no ale... To nie jest pojedynek na dobre drifty, tylko to jest wyścig, a gościu teraz jest zdecydowanie przede mną, prowadzi na tyle srogo, że mam wrażenie, że kurde nie nadgonię. Więc strach się bać, co by było, gdybym szczerze mówiąc miał auto, które nie spełnia rekomendacji, skoro teraz spełniam dość mocno, a i tak zostałem... Ty, kurwa, dobra, no nie jestem aż tak bardzo w tyle. Chociaż on na prostych mocno zyskuje. Ja mam lepsze hamulce, bardziej poszedłem w hamulce niż w prędkość, co wydawało się być dobrą opcją jak na auto terenowe. Ale teraz to już sam nie wiem, co z tego będzie. Dobra, troszeczkę jeszcze nitro. Tutaj ten checkpoint przejechać. I kolejne to już jest właśnie... O, nie, ten beton, kurwa. No dalej. Czy ten beton mnie kosztuje wygraną? Nie.
ponieważ on już miał sporą przewagę i ja dobrymi tymi driftami, o których właśnie w tej chwili mówię, nadgoniłem sporo do niego przed chwilą. Ten zobaczymy jeszcze, jak się dla nas skończy. Ryzykowne rzeczy tutaj robię. Jest nadzieja, że po prostu na ostatniej prostej go minę, ale ten jebany dym spod jego opon mnie tak denerwuje niezwykle, ale to jest, wiecie, to jest taktyka. O i koniec, suko! Tylko jeszcze nie stracić tego pierwszego miejsca, to będzie chyba największe wyzwanie ze wszystkich. Dobra, wiedzieć, że tutaj muszę pojechać tędy, co jest troszeczkę dziwne, bo myślałem, że się będziemy raczej ziemi trzymać. I tutaj, kurde, nie przydupić w beton, jest okej, jest okej. Tylko że tutaj jest właśnie seria takich hardkorowych, ziemnych ślizgów. Dobra, trzymam przewagę na razie, ale boję się, że on może ją odzyskać w dowolnym momencie, kiedy tylko mu się spodoba. Ty, czy ja jakąś dziwną wariacją trasy pojechałem? Tak, pojechałem dziwną wariacją trasy. O! Suka! No nie! No, tak blisko, no! Fuck you, man! Ale dobra, wiem już, jak ta trasa wygląda, więc może troszeczkę moje przewidywanie będzie na lepszym poziomie i nie będę tak bardzo ssał. Dobra, panie kolego, pomiń to, da się to pominąć! Wyjebane mam twoje dialogi, nie chcę tego oglądać znowu. W ciągu 2 lat familia będzie mogła się pochwalić. Mam wrażenie, że przegrałem tylko dlatego, że pod koniec pojechałem tą drogą bardziej na prawo, która ewidentnie wydaje się być troszeczkę mniej optymalna. Zacznijmy od nitro, ponieważ to nitro i tak mi się w miarę szybko odnowi. Polećmy do przodu, zyskajmy lekką przewagę. No i spróbujmy coś tutaj podziałać. Lepiej będzie tutaj cały czas się trzymać jak najdłużej ziemi, no i nie robić takich rzeczy, bo to mi tylko zagwarantuje przegraną. Nie uderzać w te cholerne betony. O, widzicie, tutaj przegonił mnie przedtem po raz pierwszy. Stacja pierwsza, Holtzman wyprzedza Tivura po raz pierwszy. Teraz się to nie stało, chociaż oczywiście coś tam już zdążyłem spieprzyć, uderzając w to i owo, ale nie jest teraz aż tak źle. Oj, tutaj, jechać tędy, to się wydaje być o wiele lepszą alternatywą niż tamto, ponieważ trasa się skraca. A chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby sobie trasę skracać. To dobrze weszło, to weszło bardzo dobrze. Okej, trzymamy przewagę, ale jest to bardzo niewielka przewaga. Nie jestem przyzwyczajony do niewielkiej przewagi, jestem raczej człowiekiem dużej przewagi, jeżeli chodzi o tą grę, no bo jednak upgrade'uję te samochody, chyba że ten nieszczęsny, pieprzony drak sobie przypomnimy. Prawda jest taka, wiecie, ja nie muszę mieć przewagi 24/7, wystarczy, że go wyprzedzę zaraz przed metą, tak jak Skurwiel wyprzedził mnie przed chwilą. No ale trzymanie przewagi cały czas daje nam o wiele bezpieczniejszą sytuację, ale też troszeczkę bardziej stresuje, chociaż w sumie to bardziej stresujące chyba jest to, że gościu ma nad nami przewagę, a my musimy go przegonić. To już lepiej mieć przewagę i starać się, żeby ją utrzymać. Dobra, tutaj można tak fajnie wejść w to, tak, dokładnie. No widzicie, nieważne co ja robię, gościu jest cały czas strasznie blisko mnie, no ale nadal jest za mną. Więc jest to pozycja advantageous, że tak powiem. Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten finalny wyścig, ponieważ to nie jest liczone jako ostatni wyścig w tej lidze. Więc zaraz się zobaczy. Dobra, nadszedł czas ostatecznego testu, bo to jest ostatnie okrążenie, więc o ile tutaj czegoś tragicznie nie spieprzę, to powinno być okej. Dosłownie, bardziej się nad tymi ślizgami spinam, niż się spinałem w lidze driftu, gdzie generalnie wszystko się rozbija o te ślizgi. Ty, wait, nie, to jest trzecie z 4 okrążeń, o Jesus, no to jeszcze troszeczkę będzie jeżdżenia, ale to nic. Nie jest źle. O, to mi weszło gorzej niż poprzednio, ale weszło, mimo wszystko. Przewaga, którą sobie wtedy wypracowałem, nadal się trzyma. On, mam wrażenie, lepiej mu idzie na betonie. Pędzą konie po betonie w biały dzień. Jakoś tak to szło. Ty, coś mu się tam stało. Jebnął w coś? Może uderzył? Nieważne. Na moje to mógłby nawet umrzeć. Bym się średnio tym przejął. I chodzi tylko o wygraną. A wiecie, śmierć przeciwnika podczas wyścigu to też jest sposób na wygraną. Niestety ta trasa jest tak popieprzona, że trudno jest tutaj rozpoznać, co dokładnie tam przeciwnik teraz robi i gdzie się znajduje. Ale dobra, 500 metrów do mety. O ile on nie ma jakichś hakerskich systemów, to witaj, wygrano. Wygranao. Hahaha, suko. Proszę, znajomość trasy zdecydowanie mi pomogła. Tylko dalej jadę, co się dzieje? O, zgub pościg, oczywiście. No tak, czemu mnie to nie dziwi? Jeżeli wyścig się nie kończy, to tak to zwykle wygląda. Czyli frajer na mnie policję ściągnął. O, czyli te nielegalne tam części, które on montuje, to są jakieś te. Powinienem był uważać. Zdalne, kurwa, wzywacze policji.
próbowałem być miły. Zrobić z ciebie członka rodziny, ale miałeś to za nic. Familia nie potrzebuje kogoś takiego. Znakomicie. Przenigdy nie pojadę dla tych sprzedajnych tupów. Uuuu, nice. Dobra, okej, czyli wracamy do standardowej ucieczki, która tak naprawdę jest wyścigiem z przeszkadzajkami. 6 km do przejechania, okej. Czyli to jednak były dwa ostatnie wyścigi tutaj, czy nadal będę jeszcze z tym Holtzmanem jechał? Jak takie ostateczne fuck you, nie jestem pewien. Teraz bądź co bądź operujemy, znaczy walczyliśmy cały czas z ligami. O proszę, jakbym zajebałem. Żeby mi silnika nie wyłączył frajer. Ostatecznie walczyliśmy teraz z ligami, które są mocno po stronie familii, w sensie są bardzo blisko samej familii i współpracują z nimi w dość jakby bezpośredni sposób. Ci tutaj im części dostarczali, opłacali ich i tak dalej. Dlatego nie dziwi mnie to w ogóle, że praktycznie każda liga kończy się jakimiś kłopotami związanymi z familią. Znaczy poprzednia, ta z Supernową się nie skończyła jakimiś kłopotami większymi. Ale ona nam zapowiedziała, że o, familia cię wyrucha, bla bla. A Wasiliew, no Wasiliew nas kurde wystawił policji. Zresztą dokładnie tak samo jak tutaj. Tylko mam wrażenie, że Mac to zwalił na siebie, ale gościu przecież w tej chwili się przyznał, że on tak naprawdę... O, jebać cię, nie będzie taki frajer dla nas jeździł w familii, wal się. Więc tak to wyglądało. Tylko fajnie by było, gdyby ucieczka... O, właśnie, po terenie bardziej było, o to mi chodziło. Mimo iż to jest taka ucieczka, która wydaje się być takim dość freestyle'owym sposobem jakby przejechania wyścigu, to potrzebuje tych cholernych checkpointów, żeby dostawać czas potrzebny na ucieczkę. Ale ucieczki aż tak bardzo w terenie to jeszcze nie miałem. Mam kilometr jeszcze do końca tego pościgu. Jezus Maria! Naga broń mi się przypomina. Była tam taka scena, gdzie tona samochodów po prostu na autostradzie lądowała jeden na drugim. Śmieszne to było, że hej! Okej, dobra, widzicie, oni tam nagle teraz zwalniają, zostają w tyle, nie wiadomo co się dzieje. A wiecie dlaczego? Bo mam 300 metrów do mety, odpowiedź jest prosta. No dobra, tiruriru, jestem na miejscu. Dziękuję bardzo, udana ucieczka. Bezproblemowo. I jeszcze rekord pobiłem, cudownie. Haj siwo, to tamto, prawa karta. Co się pod nią kryje? 18 turbo z hamulcami. Duża strata, bo tracę bonus. Teraz jak już się dobiję do 18, to wszystko się rozbija o bonusy tak naprawdę. A jednak, został ostatni wyścig. Posłuchajmy dialogów, żeby się dowiedzieć, o co w nim w ogóle będzie chodziło. Co? Wow, hej, tu nie Holtzman. Kto mówi? Ktoś z jego ekipy, słuchaj. Nie jesteśmy twoimi fanami. Ale to, co Holtzman wyprawia z familią, to też nam nie pasuje. Co jest? Mam dla ciebie informację, gest dobrej woli. Holtzman kręci się w okolicy kanałów deszczowych, pracując nad nową trasą. Chcesz mu dokopać? Jedź tam. Hej, dziękuję. Wcale nie musiałeś. Nie ma o czym mówić. Ale poważnie, nie mów o tym nikomu. O, to jest interesujący obrót spraw. Dobra, mam chyba dwie dostawy, nawet trzy. Ja nie wiem, skąd ja biorę te dostawy. Dostaję masowo. Nie jestem pewien. Przedtem jak siadłem, żeby sobie troszeczkę kart pofarmić, to nagle patrzę, a mam ich 7. Nie mam pojęcia skąd, bo 7 leveli na pewno nie wbiłem w ostatnim czasie, więc okej, spoko. Chodźmy jeszcze, gdzie ten wyścig? Tutaj gdzieś kanały burzowe. Ty pani, idealnie się składa. Akurat do warsztatu chciałem się udać. No to zakończmy tą ligę w takim razie. Z jakimś dobrym wynikiem najlepiej. A i tylko najpierw warsztacik. Czy ja znajdę tutaj coś, co mnie jakoś bardzo ulepszy? Kurde, to się wydaje być spoko. ECU z bonusem na skok. I mi daje boosty. Znaczy minus 1 mocy silnika, to jest pierdoła. Ale czas lotu mi się ulepszy. No i, ale chociaż numerek mi nie wzrośnie. A tutaj znowu już widzicie, numerek większy, bo co? Bo głowicę mam nie 18, tak, 17, ale... Tracę bonusy, to widzicie, to nie ma większego sensu. Już nie patrzę aż tak bardzo na numerek, ale to będzie fajne. To sobie zastąpię. Tam 20 tysięcy, to mnie to absolutnie żadnej różnicy nie robi. Czy może bym sobie jeszcze coś przerolował? Spróbujmy coś przerolować. Mam teraz pięknie karty ustawione nawet kolorowo rzędami, więc głowica albo skrzynia biegów. Spróbujmy skrzynię. Może akurat wypadnie taki kolorek, jaki powinien być. Jak wypadnie cokolwiek innego, to tracę bonus i troszeczkę auto zaczyna ssać. Nie wiem, czy to był karbon. Kurwa, dalej 17. 18 chciałem i to jeszcze nie ten kolor. Dobra, jeszcze jedna próba. Potrzebuję w takim razie Chidori. Jak nie wypadnie Chidori, to się mogę pożegnać. No nie wypadnie Chidori, za daleko już jestem. Outlaw. Chociaż, 18 z dużą ilością bonusów, to może nie będzie lepiej. Tylko siła hamowania spada i kolejny bonus do skoku. A numerek wzrasta. No dobra, okej. Pójdźmy w to w takim razie.
To jeszcze brakuje nam do 18 głowicy. To jeden rol na głowicę. Jeden. Jakby był karbon, to by było fajnie, ale się zaraz okaże. Zamknę oczy. Next tech. I 17, to w ogóle kompletnie. Do widzenia, żegnam, żegnam. Wszystko spada. A jednak mi zszedł jakiś, kurde. Aha, no tak, zszedł mi bonus. Obviously. Dobra, były dwa losowania na tamto, to dwa na głowicę i kończymy losowanie. I jedziemy na ten finalny wyścig. O, fuck, no karbon, spoko, że karbon. No 17, ale strzymam bonusami. I wyjdzie mi nawet na bardzo dobre. Numerek się nie zmienia. Aha, dostałem praktycznie to samo, ale z bonusami, tak więc ja nie będę tutaj narzekał. Okej, dobra. I bardzo wygodne jest to, że ten wyścig jest zaraz obok i to po raz kolejny rekomendowane, widzę, są takie same numerki, jak w finale każdej z tych lig, czyli 380, mam 396. Więc jest nadzieja. Holtzman, frajerze, ja, zaraz cię ktoś dojedzie. Jeden z ludzi, bla bla, wyzwij go na pojedynek. No to wyzwijmy go w takim razie. To się jeszcze nie zdarzyło, że w przedostatnim wyścigu gościu nas jakiś wycyckał, a my jedziemy do niego i tak, nie, frajerze, rzucam ci wyzwanie. Tego jeszcze nie było. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Czy będę musiał powtarzać wyścig? Kto ci dał znać? Nieistotne. Twoja ekipa nie lubi tanich sztuczek. Chcesz zobaczyć sztuczki? Pokażę ci sztuczki. Oh boy. Czy to będzie wyścig, czy to będą okrążenia? Trzy okrążenia. O Jezus Maria, jakie okrążenia? Takie. No dobra, spróbujmy, chociaż nie wiem, co jest terenowego w tym. Aha, dobra. Zjeżdżamy do tych całych kanałów burzowych, do tej trasy, nad którą teraz pracuję, co? No okej. Okay. Oh shit, man! Źle! O Boże, jak haruje ściany, ale to wyszło mi nawet nieźle. Tutaj jakiś szalony skok, chyba muszę wykorzystać. Jesus! Jezus Maria! Popieprzyło go z tą trasą. Co on, kurwa, wytworzył? Gdzie on w ogóle jest? Jestem pierwszy. Jak to się stało? Ominąłem tam jakiś skok. Jadę pod ziemią. Chryste! Okej, to jest najbardziej popieprzona trasa, jaką do tej pory widziałem. Gość w ogóle się zgubił. Zniknął mi z radaru. Nie wiem, co się dzieje. Halo pomocy. Jesus. O, jakie śmiałe teksty z twoich ust wychodzą. Co jeszcze wychodzi z twoich ust? Penisy członków familii? Wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą. Tak to działa. Dobra, dalej jest pierwsze okrążenie. Trasa jest dość długa mimo wszystko, bo to tam jeszcze 11 km zostało. Ale jak się patrzyło na ten wyścig po placu budowy, to też się wydawało być dość długi, a okazało się, że ostatecznie nie. Czy to już nie jest jedno okrążenie czasem? Nie, chyba nie doceniam, nie? Nie, dalej jakieś świeże kawałki trasy tutaj widzę. Dobra, ja polecę już w stronę tego checkpointa, będzie chyba najlepiej tutaj troszeczkę zwolnić. Okej, okay, nie wiem, gdzie on jest, gdzie on się w ogóle podział. I mamy drugie okrążenie, dobra. No to... O, nie! Jezus Maria, nie! Czemu mnie resetujesz, gro? Może by mi się to, kurwa, przydało. Dobra, dalej go nie ma na radarze. To mnie napędza, to mi daje pewne poczucie jakby stabilności. Gdzie ja, kurwa, wjechałem? Nie! Co ja robię? Taką mam zajebistą przewagę, zaraz ją, kurwa, potracę. Chociaż jest opcja, że gość zmarł tam, ponieważ go w ogóle nigdzie nie ma. Sru! O, fuck. Gdzie ja wleciałem? Chryste, co się dzieje? Fuck, ale trafiłem w checkpoint. Nie wiem, co się dzieje na tej trasie, naprawdę jest popierdolona. Ała, ała. Dobra, dobra, jadę, jadę, jadę. Dalej go nie ma na radarze. To jest bardzo dobry znak i będę się tego trzymał. To będzie taka moja ostoja w tej chwili. To, że jebańca dalej na radarze nie widać. O, Jesus. Dobra, wyścig trwa mniej więcej 5 minut. Ja już tam mam mniej więcej połowę za sobą, powiedzmy, tak patrząc po samym czasie. Dobra, okej, tutaj wszedłem nawet nieźle, czas na troszeczkę nitro. Jeszcze większą, kurwa, przewagę zyskać. Ostre hamowanie. Kolejny drift, chociaż ulica to nie jest za bardzo mój dom. Tutaj, z tego co pamiętam... Nie, dobra, nie będę się zdawał na swoją pamięć, bo to się... Obiecałem kolekcjonerowi, że sam się wykończę. O, wow. Rany, nie chciałbym chodzić na wasze imprezy. Dobra, lecę ładnie. Ała! Pierdole, mam takiego pecha. Ale gościa nadal nie widać na radarze, nawet nie jest blisko i ja dalej mam pierwsze miejsce, ponieważ zawsze wiecie, zawsze mogłoby być tak, że o, jego nie widzę na radarze, ale to dlatego, że mnie tak wyprzedził, ale na szczęście to nie jest w tej chwili kwestia. Spójrz za siebie, jestem tutaj. No właśnie, kurwa, spoglądam, powiem ci, i nawet za mną cię nie widzę, frajerze.
Co ja robię? Jakimi ja w ogóle ścieżkami jadę? Tutaj jest tyle pieprzonych alternatyw. Trzeba mocno uważać. O właśnie, żeby w te betony jebane nie trafiać. Ała! Gościu chyba padł ofiarą własnego designu trasy, mam wrażenie, i wyleciał gdzieś w pizdu. Na samiutkim początku po prostu zniknął mi z radaru i się już na nim nie pojawił. Mam znajomych. No, masz znajomych. Nie takich dzieciaków, nie takich. Ale się ślizgam pomocy. No cóż, no cóż, na razie idzie nieźle, nie mam na co narzekać. Znaczy, idzie bardzo nieźle, szczerze mówiąc. Okej, okay, muszę się uskopoić, skupić na wysokim poziomie kontroli samochodu, ponieważ to jest jedyne, co może mnie teraz pokonać i zabić, to jest strata kontroli i po prostu spieprzanie sprawy raz za razem. Inaczej na 100% wygram. Chciałbym zobaczyć, gdzie on teraz w ogóle jest. Może leży do góry nogami, a może się coś zbagowało? Nie. Nie bagują się tutaj raczej takie rzeczy. A to nie wiem. Wyjebane jajca. Nie. Powiem wam, że taki skok w prawdziwym życiu chyba by skutkował śmiercią kierowcy. Ale hehehe, mam to gdzieś. Pytanie, czy byłoby tak łatwo, gdyby on się tak wysypał na samym początku? Nie wiem, ale udało się, przeszedłem. Nie muszę już do tego tematu wracać. Jest git, jest dobrze. Karta Speed. No zobaczmy. Skrzynię biegów. O, no bonusik jakiś stracę. O nie, to ja dziękuję w takim razie. Dobra, Holtzman idzie burza. To co, popłacze mi teraz przez jakiś tam megafon, czy nie? Zobaczmy. O, Lambo kolejne, bardzo miło. Aventador Coupe. Tu, jakie ładne. Pagani. Huyara? Nie, Huyara? Huyara? Ford GT. Pamiętam, w Forcie tym jeździłem. Frajer. Ty i twoi ludzie nie macie pojęcia, na co się piszecie. A, ktoś nie umie przegrywać. Macie zamiar wejść w paszczę lwa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi wszystko stracić. Znowu. Odbijamy nasze miasto. Familia upadnie. Nie przestraszysz nas. Robicie wielki błąd, myśląc, że chodzi tylko o familię. Ale co do tych waszych zawodów, to był wasz ostatni offroad przed gonitwą. Rozglądajcie się. Będziemy was obserwować. No to bądźcie gotowi na widowisko. Biedne BMW. Odniosło takie obrażenia, żebym ja mógł wygrać ten wyścig. Dobra, nie mamy za bardzo czasu w tej chwili w tym odcinku, żeby jechać kolejny wyścig i zacząć te ucieczki, ponieważ tutaj terenówkę skończyliśmy zawodowo. Jedne, co nam zostało, to ten bąszące ostatnie misje ucieczki. No i generalnie, chciałbym wam na koniec pokazać samochód, jakim będę jeździł te ucieczki. Tak więc chodźmy sobie do garażu, może dam radę go... Nie dam radę go już chyba zmodyfikować. Ale to nic. Zaprezentuję go wam i tak. Wejdź do garażu. To jest autko, którym jeździłem już poprzednio, możecie je poznawać, to nie to. To jest moje Porsche Panamera Turbo, tylko że troszeczkę je zmieniłem. Znaczy, wróciłem do tej taktyki, która miała miejsce na samym początku, czyli że auto do ucieczek powinno się raczej mało rzucać w oczy i zdecydowanie się teraz mało rzuca w oczy. Tylko dym z opon w tej chwili nie będzie zbytnio pasował, aczkolwiek spróbujmy go przerobić. Czy ja mam coś purpurowego? Nie mam, same gówna. To spróbujmy na zielono go przerobić. Może mniej więcej będzie pasował. Kolor nitro. Mam zielony? Czemu nie mam akurat takich kolorów, jakie kurde chcę? Mogę w ogóle jakby zdjąć to nitro stąd, czy mogę tylko założyć nowe? Sprzedaj, nie chcę sprzedawać. Zielony będzie? Jest. O, żółto-zielony. A nie mam takiego normalnego zielonego? Nie, nie mam. No to musi mi wystarczyć taki. Pneumatykę mogę sobie zamontować. Niech będzie klakson. Fagot. Yeah, fagot. Nie wiem. No i będziemy się bujać takim cudeńkiem. A wiecie co? Wyjebałbym ten neon. Jak się coś usuwa? Da się usunąć ten neon? Czy już po prostu nie dam rady? Nie dam rady chyba usunąć neonu. Znaczy... O, usuń przedmiot. O, właśnie. Dym tylko zostawię. No może dymu już nie będę dobierał pod kolor. Różowy, turkusowy, niebieski. Niebieski będzie classy as fuck. To może nitro jeszcze. Niebieskie. Niebieskie powiedziałem. O, będzie teraz chyba ładnie. I takie mamy sobie autko. Tuning sylwetki. Mogę się tutaj pobawić swoją drogą w to, żeby to auto też wyglądało tak szalenie. To niewiele daje. Znaczy, im bardziej to obniżam, tym bardziej się te koła wyginają. Ale wiecie co? Zróbmy pochylenie kół takie normalne, w sensie na mniej, ale go sobie obniżyłem tak swagersko, żeby było takie bardziej... Classy. Kurwa, czy ja właśnie wszystko anulowałem? Nie, dobra, jest teraz git.
A jeżeli chodzi o modyfikację wyglądu, to już niewiele mogę zmienić tak naprawdę. Rozdzielacz powietrza, czy jakiś mam? Nie, mogę sobie dodać, ale nie chcę. Kołami mógłbym się bawić. Owiewek nie zrobię, bo musiałbym zderzak zmienić, a zderzak mi się podoba. Tutaj w ogóle szyb mam niedostępnych. Co ja musiałbym zrobić, żeby szyby mieć? A nie wiem, to chyba kwestia raczej malowania. Tylne błotniki też sobie jakieś tutaj zamontowałem z taką dziurwą. I jest ładnie, mi się podoba. Modyfikacja osiągów. Tak wyglądają karty, które mam w tym aucie w tej chwili. W sumie, wyjedźmy z tego. Jest jakiś nowy staw w warsztacie, więc może się znajdzie coś, co mi to autko ulepszy. Ponieważ nie poświęciłem wiele czasu na dopieszczanie tego Porsche'aka. Więc może akurat w warsztacie się coś fajnego w tej chwili znajdzie. Nowy asortyment jest co 10 minut, co jest bardzo miłe. Przed patchem ostatni nowy asortyment był co pół godziny. Ale proszę bardzo, jak ładnie. Pozdrowienia. Numerek na mnie wzrośnie za bardzo. Strasznie dużo takich stokowych jest, a stokowe mnie jakoś strasznie nie bawią. Ale to jakby podmienić byłoby spoko, bo na lataniu mi jakoś strasznie nie zależy, ale a przyspieszenie i maksymalna prędkość to są troszeczkę ważniejsze rzeczy. Jak ja mam turbo teraz? 17 czerwona na skok. Gdzieś Maka. Pozdrówcie go ode. Okej. Mak, to jest prawda. Wygrałeś z Holtzmanem. Aha. O tak! To znaczy... znakomicie. O, patrzcie. Będą się ruchać jak nic. Co ja tutaj? Mogę jeszcze zamontować w ogóle takie cudo. Ale mógłbym też coś przelosować. Co mam najsłabsze? Najsłabsze mam, no na przykład blok. Jakby blok przelosować. Spróbuję blok przelosować. Tak na koniec. Raz. Nie obiecuję, że przed nagraniem kolejnego odcinka nie pofarmię sobie jeszcze troszeczkę kart do tego. Do auta, do ucieczek, żeby mieć lepsze. No i z 15 na 17 wchodzimy. Już numerek się robi lepszy. Znowu lot nam spada, ale większa pojemność nitro się nam bardziej przyda. To teraz co? To jeszcze głowice? No to jeszcze głowice. A co tam? A co tam? Dostawy mogę otworzyć chyba. Nie, otworzyłem jakieś teraz? Nie? Mam jakąś kolejną? Nie wiem. Nextek mi nie pomaga, wolałbym Chidori. Ale chyba nie stracę bonusu, tak mi się wydaje. Nie, nie stracę. Okej, maksymalna prędkość spada, ale przyspieszenie lepsze. Ile na tej mili zyskuję? 0,13 sekundy. Zajebiście. No bo bonus jest inny na tej karcie, nie? No i nie jest tak źle. Te 17 i 18 pozostałe wskoczą w miarę wyścigów, myślę. Powinno być ok. Tak więc kończymy ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Udało się pokonać ligę terenową. O, niebieski dym wygląda całkiem sexy. I bang. I kończymy naszą przygodę. I ładnie pasuje do tego czarnego lakieru matowego auta. Czarny lakier matowy swoją drogą i takie, one są chyba białe, te obwódki okien i tak dalej, ale generalnie jest dość sneaky fuckerski ninja samochód. To tyle. Dzięki, pa pa!